Okej, teraz zacznę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Młodzi Europy oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Nazywam się Krzysztof Wrochowski. Witam również naszych gości specjalnych, pana prezydenta miasta, pana Andrzeja Stanie. Witam również pana Leona Swaczynę, przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska w Rudzie Śląskiej. I chciałbym od razu podziękować im, że wyrazili zgodę na to, aby wystąpić w dzisiejszej debacie rudzkiej. Młodzi Europy i Młodzieżowa Rada Miasta, bardzo dziękuję. Temat dzisiejszej debaty rudzkiej brzmi: Śląsk, jedno miasto, szansą czy zagrożenie? Ja chciałbym teraz przedstawić nasze drużyny. W drużynie, która twierdzi, że wspólny Śląsk jest szansą dla naszego regionu, w skład tej drużyny wchodzi pan prezydent Andrzej Stania, pan Marcin Boronowski oraz Bartosz Bursztynowicz. W drużynie przeciwnej, która twierdzi, iż jest to zagrożenie dla naszego regionu, znajduje się pan Leon Swaczyna, pan Tomasz Wojtuń oraz pan Tadeusz Domżalski. Teraz możemy przejść już do pierwszej fazy naszych debat rudzkich, mianowicie do głosowania. Jeśli ktoś uważa, że Śląsk, jedno miasto, jest dla nas zagrożeniem, niech podniesie kartę czerwoną do góry, a jeśli uważa, że jest szansą dla nas, niech podniesie kartkę białą do góry. Proszę podnieść te karty do góry i trzymać tak długo, jak... Proszę podnieść te karty do góry teraz, w zależności od tego. I proszę trzymać te karty tak długo, aż osoby od nas policzą te głosy państwa. To zajmie jakąś chwilkę. Drużyna przeciwna. Moi towarzysze niedoli, szanowna publiko. Górnośląski Związek Metropolitarny jest faktem. My jesteśmy. Ale nie zbieramy premii, które są przynależne do tak dużego organizmu społecznego. Nie potrafimy się dogadać co do przebiegu drogi łączącej Rudę Śląską z Pyrzowicami, lotniskiem. I wieloma innymi sprawami. Nie potrafimy przeciwdziałać powstawaniu wysypisk dzikich, bo nie możemy znaleźć miejsca, się dogadać, gdzie mają być utylizowane odpady komunalne. Nie potrafimy się promować. Tu jest Górnik Zabrze, tu jest Ruch Chorzów, Polonia Bytom, między sobą Zagłębie Sosnowiec się wycinają i Tychy, Browary sponsorują Wisłę. Zamiast jedną z drużyn, którą ustalimy w tym Górnośląskim Związku Metropolitarnym, że Górnik Zabrze jest drużyną number one, ona reprezentuje tą część Polski na zewnątrz. I wtedy mamy najlepszą drużynę w Polsce. Koszykówka, Pogoń, Ruda Śląska, Nowy Bytom reprezentuje koszykówkę. Pierwsza liga, ekstraklasa i jesteśmy dobrzy. Zgoda, Bierzowice, handball. Znowu, to jest sprawa całego miasta, tego dużego, Silezji czy Katowice, czy przede wszystkim Górnośląskiego Związku Metropolitarnego. Nie ma obawy, że zatracimy podmiotowość, bo cała koncepcja opiera się na tym, że miasta do tej pory istniejące tworzą dzielnice tego nowego organizmu. W związku z tym nie trzeba adresów zmieniać i odpowiednie ustawy bardzo tanie mogą ten problem rozwiązać. Także bez obaw. Profesor Marek Szczepański, znany socjolog, namawia nas do tego od lat. Mówi, walczcie razem wszyscy jako jedna drużyna o tortę dla Śląska, a potem podzielcie między sobą te kawałki. To naprawdę jest niezwykle ważne. Proszę Państwa, jadąc z Warszawy, widzieliście, jest drogowskaz. Kraków, Wrocław, nie ma Katowic. Nie ma 2,5-milionowej aglomeracji. I wielu ludzi się myli, jadą do Katowic i lądują w Krakowie. Na nasze pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o to, żeby tam dali drogowskaz Katowice, powiedzieli, spadajcie, nie będziemy z nami rozmawiali. Jak można nie rozmawiać z 2,5-milionoma ludźmi? To są absurdy, które ciągle mają miejsce, dlatego że nie ma Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, miasta Katowice, czy Silezja, czy Ruda Śląska. W związku z tym, proszę Państwa, naprawdę jest to ogromna szansa. Musimy to dobrze wykorzystać i jest najwyższy czas, bo nie uda się tak manipulować nami do tej pory, jak to było wcześniej, dzisiaj, w czasach, kiedy jesteśmy jednym z krajów Unii Europejskiej. Nie uda się zarządzać miastami przy pomocy komisarzi, tak jak udało się to Piłsudskiemu, bo jesteśmy w 7 roku trzeciego tysiąclecia i jesteśmy w Unii Europejskiej. W związku z tym stawiajmy na podmiotowość, a będzie nam po prostu lepiej się żyło. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry moim adwersarzom. Dzień dobry paniom i panom tu zebranym. Trochę mnie zaszokowało, że wszyscy są jednomyślni i praktycznie rzecz biorąc można by powiedzieć, kto jest przeciw, kto jest za, może odejść, reszta niech zostanie, będziemy strzelać.
Wszystko wygląda tak, że jesteście już przekonani, więc będę miał bardzo wielką trudność was przekonać. I powiem tylko jedno, że na pewno jako jedno miasto jest to pomysł poroniony, a w tym kierunku idą władze warszawskie, żeby stworzyć jedno miasto. Ja proponuję jedną rzecz. Twórzmy Związek Wolnych Miast Autonomicznych, miast, które są na Górnym Śląsku. Nie nazywajmy tego Silesia, bo moi przyjaciele z Zabrynicy czują się obrażeni, gdy się ich nazywa Ślązakami. I mają prawo. Mają prawo do swojej tożsamości. Tak samo, jak ja mam prawo do swojej tożsamości, siebie nazywając Górnoślązakiem. Powiedzmy sobie, że nawet to województwo jest zbudowane na kłamstwie. Ponieważ jak można nazywać ziemię małopolskie Śląskiem? Jak można nazywać Częstochowę Śląskim? Ci ludzie mają prawo się z tym nie zgadzać. I ja również. Dziękuję. Jak wy widzicie to, że chcielibyście, żeby to było pod jedną nazwą geograficzną, czy nie byłoby, jeżeli by to już miała być taka nazwa, czy nie byłoby to lepiej nazwać Związek Śląsko-Dąbrowski, wracając tutaj do nazwy jak najbardziej prawdziwej. Dobre jest to, co brzmi krótko. Nowy Jork, Londyn, Rzym. Pytanie do przeciwników, czy różnice poglądów, jakieś utarte przekonania mają być przeszkodą w ułatwianiu komunikacji, w pozyskiwaniu inwestorów i tym podobnych? Nie powinny być przeszkodą, ale wiadome jest to, że jak ktoś się łączy z miastem swoim, z Rudą Śląską, z Katowicami, to dla Katowic zrobi więcej, dla Rudy zrobi więcej niż mieszkaniec Sosnowca dla Katowic. Wiadomo, mieszkaniec Sosnowca będzie przyjeżdżał do Katowic pracować w biurze gdzieś, ale on wsiądzie do samochodu i pojedzie do siebie. I jedynie go będzie łączyć praca. Panie prezydencie, jak pan sobie wyobraża administrację? Wszyscy mówią tutaj o zmniejszeniu kosztów, a z tego, co ja wiem, to powstanie drugi urząd wielkości, tak jak w Katowicach mamy na ulicy Jagiellońskiej i Marszałkowskiej, w którym będzie zatrudnionych dobre kilka tysięcy osób. Może być tak, że co rok albo co dwa lata zmienia się ten nadprezydent. Spośród tych 17 prezydentów pozostali tworzą radę, są radnymi i takie ciało kolegialne. Tak, oczywiście to może być. Że administracja urośnie, dlatego że tylko część kompetencji zostanie przekazana, niewielka, tak jak plany przestrzennego zagospodarowania powiedziałem, czy gospodarka w zakresie odpadów komunalnych, bo tu, co do tego nie ulega wątpliwości, tak samo sprawy promocyjne. Nie obawiałbym się też konkurencji gruntów, dlatego że ja nawet miałem pomysł, że jak słyszałem, że w Katowicach ma powstawać nowy dworzec centralny, w Katowicach, gdzie jak wiemy nie ma miejsca na taki dworzec, trzeba by wyburzyć ten istniejący. Takie wyburzenie to są ogromne pieniądze. To zaproponowałem Uszokowi, że przyłączymy Rudę Śląską do Katowic i wybudujemy ten centralny dworzec dla Katowic. My jesteśmy przeciwni pomysłowi, jaki na przykład wyraził wojewoda śląski, że docelowo jedno miasto, ale nie powinniśmy chcieć za dużo od razu, żeby nie przepłoszyć samorządowców. Więc tutaj dla mnie jest to nie do przyjęcia. Natomiast swoboda zawierania umów między miastami to jest po prostu tylko i wyłącznie po stronie panów prezydentów tych miast. Jeżeli panowie prezydenci nie potrafią się dogadać, no to sorry, czy dogadają się pod kuratelą Sejmu Rzeczypospolitej? Nie wiem. Nie wiem, mam wątpliwości i na pewno będzie to ze szkodą dla mieszkańców. Tak mówię. Co myślicie o powiedzeniu, że silni się łączą, a słabi się dzielą? Dziękuję. No, Wielka Brytania należy do słabych, czy do silnych, czy słabych? Do silnych. Podzieliła się na Szkocję, Walię i robią się tam okręgi autonomiczne. Republika Federalna Niemiec jest słabym czy silnym państwem? Jest państwem silnym, jest najsilniejszym w Europie. Ja mam pytanie do grupy pana prezydenta. Panie prezydencie, pan powiedział, że taki związek de facto już istnieje.
to czy nie można tego zrealizować w jakiś inteligentny sposób, zarządzając tymi miastami? Czy koniecznie musimy mieć jakiegoś bata z Warszawy, który nam powie, to musicie zrobić, to musicie zrobić, to musicie zrobić? Pana Muszyńskiego z pretensjami, że na te 200 milionów, które od Gęsicki dostała Ruda Śląska z projektami dwoma, które spełniały kryteria, które mówiły o tym, że projekt musi być kosztować powyżej 20 milionów euro i musi być do realizacji, czyli w krótkim czasie zezwolenie budowlane. O tym żeśmy między innymi rozmawiali. Problem jest w tym, proszę Państwa, że na razie, nawet gdyby prezydent Uszok zrezygnował z sali konferencyjnej czy kongresowej, a prezydent Gliwicz z tego podium, o którym się tyle mówi, to społeczności lokalne by ich rozliczyły jako złych prezydentów, bo nie walczyli na szable o środki dla swojego miasta, mimo że ich tak do tej pory ich mają więcej niż inne mniejsze. Czy poznaje, kto to powiedział, niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem porządku jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom te zadania, które mogą spełniać i przekazywać je społecznościom większym i wyższym. No więc, panie Alonie, to jest treść zasady subsydiarności, czyli pomocniczości, opisana w nauczaniu społecznym Kościoła. Także jest to dokładnie streszczenie, czy opowiedzenie, co to jest ta zasada. No, Pius XI, tak dla uściślenia, pan prezydent prawie że zgadł. Nie musiał koniecznie wiedzieć kto, bo ja też nie znam wszystkich cytatów, wszystkich papieży. Ale chciałem powiedzieć, że właśnie na tej zasadzie powinno się opierać tworzenie takich związków, a nie odgórnej ustawy. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do ostatniej fazy debat ruskich, czyli do drugiego głosowania. W tym momencie chcemy sprawdzić po prostu, czy poglądy przez naszych uczestników wpłynęły na zmianę państwa przekonania. Dlatego proszę ponownie podnieść w górę kartki, tak jak to było na początku przy pierwszym głosowaniu. Czerwona kartka, popieram drużynę, znaczy popieram poglądy drużyny zagrożenia. Biała kartka to szansa. Proszę podnosić znowu do góry ręce. W tym czasie, kiedy będą liczone głosy, ja tylko przypomnę, że zapraszam na stronę internetową www.me.org.pl, gdzie można dowiedzieć się trochę więcej o debatach, jak wygląda sytuacja, czy poglądy się zmieniły, czy nie. Może ogłoszę. 40 głosów za, 13 przeciw. Trochę się zmieniło. Na początku było 51 do 2. Tak więc grupa przeciw trochę coś skurała, ale i tak wygrała grupa za.